Witaj, z tej strony Radosław Salak z bloga Money Grabbing. Tym razem chcę Cię zaprosić na odsłuchanie Facebook Live, który się odbył pod koniec września 2020 roku z inwestorem Sebastianem Derwisińskim. Tak się składa, że to już jest drugi Facebook Live z tym ekspertem, ale tym razem skupiliśmy się na podatkach, a dokładnie ma to duże znaczenie w związku z ostatnio wprowadzoną reformą przez partię PiS, czyli że Polacy, którzy inwestują w Wielkiej Brytanii, czy na przykład sobie dorabiają, będą musieli płacić podatki w Polsce. No zniknie ta ulga abolicyjna, no niestety. I tutaj właśnie szukamy razem z Sebastianem, co można zrobić, jakie są alternatywy, żeby jednak przenieść te centrum interesów życiowych do Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie traktuj tego wywiadu jako poradę. Tutaj zachęcam do kontaktu z dobrym doradcą podatkowym i jakimś księgowym, ale staramy się po prostu znaleźć tutaj jakieś rozwiązania i tak się składa, że Sebastian przygotował bardzo fajną prezentację, pokazał z czego trzeba skorzystać, tym bardziej, że on się już kontaktował z prawnikiem oraz robił indywidualną konsultację. Więc naprawdę tutaj przedstawi ciekawe rozwiązania. Jeżeli interesują Cię tego typu rzeczy, to zapraszam. Ok, to witam Was serdecznie. Przepraszamy za kłopoty techniczne. Jestem w zupełnie innej lokalizacji niż było to przewidziane. Sprawy wyższe, że tak powiem, o tym zdecydowały. Witaj Radku, witam Was serdecznie. Więc zacznijmy to spotkanie z lekkim opóźnieniem. Dzisiaj tematem tego spotkania jest międzynarodowa rezydencja podatkowa, aczkolwiek termin ten jest typowo roboczy, wymyślony tutaj przez Radka na potrzeby naszego spotkania, bo nie ma czegoś takiego jak międzynarodowa rezydencja podatkowa. Ale bardzo fajnie brzmi. Na rezydencję podatkową. Ale jak widać, tak, fajnie brzmi. Nikt w międzyczasie mi tutaj nie komentował, że tworzymy nowe prawo podatkowe, także myślę, że ten termin jest na potrzeby takiego spotkania jak najbardziej adekwatny. Ja spróbuję powalczyć jeszcze i pokazać się tutaj, ale ważniejsze jest to, co chcę Wam przekazać, niż to, żebym był widoczny za wszelką cenę. Sebastian, że tak Ci wejdę słowo, nie wiem, czy to ważne, ale ludzie piszą, że słychać, że oni nie chcą Cię nawet widzieć. Nie wiem, no tak trochę niezbyt to fajnie brzmi. Nie startuję tutaj w programie Top Model, także bez problemu mogę w ten sposób się z Wami komunikować. Ja tu zmienię widok na samolocik. Właśnie, więc jeżeli chodzi o rezydencję podatkową, to tutaj zaczniemy od brytyjskiej rezydencji podatkowej. I dlaczego ten temat mógłby być dla Was ciekawy? Jak rozmawia się z wieloma osobami, to wiele osób marzy o tym wręcz, aby być niezależną od lokalizacji, aby móc wykonywać swoją pracę w różnych miejscach na świecie, podróżować i generalnie nie przejmować się tym, gdzie jak gdyby tutaj będzie ktoś spędzał najwięcej dni w roku. Najczęściej są to takie sytuacje, gdzie oczywiście ktoś wykonuje pracę zdalną albo jest inwestorem, także jest to popularny temat wśród inwestorów pasywnych, gdzie oni osiągają dochody w różnych lokalizacjach, w różnych krajach, natomiast gdzieś ten dochód oczywiście musi być opodatkowany. I żeby była jasność z mojej strony, ja nie jestem libertarianinem, tak, jakimś skrajnym, ani doceniam wkład tej grupy w myśl polityczną i gospodarczą, natomiast ja jestem zdania, że oczywiście podatki trzeba płacić. Państwo ma pewne ważne zadania do wykonania, w związku z tym należy mu się podatek, natomiast tutaj idę tropem myśli chrześcijańskiej, która mówi, że ten sprawiedliwy podatek to jest te 10%, dziesięcina. Także w Polsce rządzą demokraci chrześcijańscy, ale mam wrażenie, że jednak może w innych sferach starają się swoją tutaj przywiązanie do pewnych tradycji pokazać, natomiast niekoniecznie to jest odzwierciedlone w kwestiach podatkowych, gdzie planuje się w Polsce, aby znieść tą abolicję podatkową,
i żeby Polacy, którzy między innymi pracują w Wielkiej Brytanii, a są rezydentami polskimi, bo spędzają tutaj ponad 183 dni w roku, albo nie spędzają 6 miesięcy w innym kraju, mają od 1 stycznia według projektu ustawy, która ma być przegłosowana jeszcze w tym miesiącu, płacić podatki w kraju swojej rezydencji, nawet jeżeli nie osiągają w tym kraju żadnych dochodów. Jak czujesz się z taką ustawą, Radku? Jesteś w tej chwili Doncaster, jak się domyślam. Jak się czujesz z taką ustawą i czy czujesz się zachęcony do powrotu do Polski? Powiem, że to dość dużo zmienia. Ja tu dodam, że myśmy z Sebastianem trochę już dedukowali, jak kiedyś stałem na emergency i 7 godzin przed szpitalem i trochę sobie pogadaliśmy przez telefon. No niestety nie jest to zbyt dobre, bardzo wiele to zmienia. Ja już to na moim kursie już wspominałem o tym, ale to było na takiej zasadzie, że to były jakieś tam nagłówki, w gazetach już o tym pisali, ale to było wiadomo przed wyborami i nikt tego nie chciał rozgrzebać. I często było tak, że każdy się powołał tylko na gazety, na artykuły, a nikt na oficjalne stanowisko. A po wyborach, no to wiadomo, ta partia obecna, czyli podatki, składki, wprowadza już zmiany, ale taka jest prawda, podatków będzie coraz więcej i trzeba się z tym liczyć, nie? I obecna sytuacja, jaka jest gospodarcza, taka, to powoduje. Uważam, że trzeba płacić podatki, ale uważam, żeby były one sprawiedliwe. A system, gdzie się płaci, nie wiem, tam 50, 60, 70%, uważam, że to jest chory system. W mojej ocenie nie trzeba się tym zgadzać, ale uważam, że nie można karać ludzi przedsiębiorczych czy coś tego typu, bo to jest niedorzeczność. W mojej ocenie. Oczywiście nie trzeba się z tym zgadzać. Ale teraz przejdę jeszcze do takich troszeczkę, że tak powiem, Sebastian, sprawy organizacyjne. Jak to przystało na moderatora. Parę osób nas ogląda, dokładnie 56, więc mam prośbę do wszystkich, żebyście dali jakąś łapkę do góry, poszerowali, bo będziemy dzisiaj bardzo fajny temat tutaj poruszać. Sebastian specjalnie przygotował prezentację, więc będzie dosyć coś ciekawego. Tak wyszło, że nadaje dzisiaj zakrycia. Tak. No niestety, Sebastian, nie będziemy Cię widzieć, ale dobra jest wiadomość taka, Sebastian, że mi podeślesz zdjęcie, to ja to wrzucę później, jak się da, na YouTube'a. Dobra wiadomość dla słuchaczy, słuchajcie. Ja wiem, że są fajne filmy w telewizji, więc ja przygotowałem dla Was zabawę. Wrzucam Wam w komentarzach linka, gdzie są informacje, a zabawa jest bardzo banalna. Polega na tym, żebyście po prostu poszerowali tego live'a, dali łapkę w górę, wybrali sobie z 4 dowolne płatne tam szkolenia i napiszcie, dlaczego wy powinniście je dostać. Na tym polega zabawa. Może to być merytoryczna odpowiedź, może być totalnie zabawna. Wszystko zależy od waszej kreatywności, a mój gość dzisiejszy, czyli Sebastian, będzie musiał kogoś z was wybrać. I ta osoba oczywiście dostanie darmowy dostęp do szkolenia wybranego przez siebie. Czyli kupno domu w Hiszpanii, darmowe wakacje co rok, w jaki sposób znaleźć okazję inwestycyjną oraz jak rozpocząć inwestowanie w nieruchomości, czyli aby ktoś chciał zacząć inwestować. Link jest w komentarzach, więc zapraszam, jest tam wszystko wypisane. I ja już oddaję głos do Sebastiana. I ty, Sebastian, daj mi znać, kiedy załączyć tą prezentację. Dobrze, ja tylko takie organizacyjne też pytania. Jakimi kryteriami mam się kierować? Po prostu chodzi o oryginalną odpowiedź, tak? Już mówię. Odpowiedź, zakładając, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał wziąć udział w tej zabawie, ale piechotą nie chodzi, darmowy dostęp do szkoleń się komuś przyda. Ktoś musi napisać merytorycznie, albo zabawnie, albo kreatywnie. Nie mam bladego pojęcia, czym się będziesz kierować, to już od ciebie zależy, czy po prostu stwierdzisz, że będziesz się kierować. Nie widzę po prostu komentarzy, także na koniec tak. Po prostu przeczytam się komentarze i wybierzemy ten najbardziej oryginalny, tak? A, zgadza się, może być tak, bo jak pewnie się wylogujesz gdzieś na Facebooka, to pewnie cię wyrzuci. No szkoda, niestety, to po prostu na koniec tego live'a kogoś się wybierze, więc przypominam jeszcze raz, piszcie w komentarzach, kto chce dostać dostęp do płatnego szkolenia. Link ja wrzuciłem, czyli salaconsulting.co.uk / na zabawa i tam są wszystkie informacje. Jeżeli ktoś będzie chciał po prostu skorzystać z tej zabawy. Nie, bo to nie jest konkurs. Więc Sebastian, jedziemy z koksem.
Ponieważ mieliśmy tą awarię, to pominęliśmy taką oficjalną wersję z przedstawieniem się, ale zakładam, że wszyscy, którzy nas oglądają, tak troszeczkę nas kojarzą, bo widzę po komentarzach ludzi, co się wypowiadają. Nieznajomi to są ci, których jeszcze nie znamy, także ja już się czuję tutaj z wami zintegrowany, ponieważ jeżeli wybraliście w niedzielę oglądanie takiego materiału o takim tytule, to znaczy, że naprawdę jesteście ludźmi wyjątkowymi, ponieważ ja bym chyba o tej godzinie czasami w niedzielę pomyślał o innej rozrywce. Także postaramy się wam dostarczyć rozrywki, chociaż temat wydaje się wcale mało, nie tak bardzo ekscytujący. Ale wracając do tej kwestii, którą poruszyłaś na temat wyborów i tego, co działo się wcześniej, to myślę, że niestety przykre jest to, że w demokracji i w ogóle w takim w polskim systemie największe emocje wzbudzają sprawy obyczajowe, sprawy dotyczące światopoglądowych kwestii, których i tak często przeciwnicy nie spotkają się w jakimś sensownym kompromisie. Natomiast jakoś ucieka temat, który wydaje mi się dla wszystkich ważny, bez względu kim jesteś, jaki masz światopogląd, to tak naprawdę myślę, że dla każdego liczy się, ile na koniec dnia, że tak powiem, tych pieniędzy musi oddać państwo, tak? I to jest kwestia, która powinna nas łączyć ponad, że tak powiem, podziałami, bo każdy ma prawo do swojego poglądu i swojego stylu życia. Natomiast ważne jest, abyśmy właśnie mieli już na starcie jak najbardziej ułatwione życie. I teraz, jak Radku mówiłeś o tych przedsiębiorcach, o tym, że to przedsiębiorcy najbardziej ucierpią na takich zmianach, to tyle chcę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że Polska jest takim krajem, w którym ta kwota wolna od podatku przez kilkanaście lat praktycznie nie drgnęła z miejsca. Jak ja przyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii na wyspy, to kwota wolna od podatku była niewiele ponad 4000 funtów, natomiast obecnie po kilkunastu latach wynosi już 12,5 tysiąca. Jak opuszczałem Polskę w 2005 roku, kwota wolna od podatku gdzieś była w okolicach 3000, tam 2700 zdaje się, obecnie wynosi 3000 złotych. Także śmiech na sali. To jest po prostu niewiarygodne. Ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę, bo po kilkunastu latach jednak, chociażby ze względu na inflację, która też jest niemała, należałoby tą kwotę po prostu dla czystej przyzwoitości rewaloryzować co rok. A to się po prostu nigdy jeszcze nie wydarzyło w polskiej polityce. I tutaj chodzi mi o taką sytuację, że jeżeli pracujecie na etacie, czy macie dochody zagraniczne, jakkolwiek się utrzymujecie, to macie prawo nie dzielić się z państwem swoim dochodem, dopóty nie osiągniecie takiego dochodu, który pozwala wam na przynajmniej na wegetację, na, że tak powiem, przetrwanie od pierwszego do pierwszego. W Wielkiej Brytanii ta kwota wolna od podatku na dzień dzisiejszy wynosi 12,5 tysiąca, w Hiszpanii przykładowo wynosi coś w granicach 17 tysięcy euro. I tak polska kwota wolna od podatku jest tak niska, że wyobraźcie sobie jakąś, nie wiem, starszą panią na emeryturze, która jeszcze z tej emerytury musi płacić podatki, a jej emerytura, załóżmy, wynosi 1000 zł miesięcznie. I teraz 1000 zł to jest, daje nam 12 tysięcy złotych dochodu i od tych 12 tysięcy złotych dochodu taka starsza pani jeszcze ma dzielić się dochodem z państwem. No to jest, wybaczcie, no nie chcę wyluźnić po prostu tutaj wieczorem, natomiast to jest jakiś po prostu jakiś żarcik, żeby taka osoba miała się dzielić swoim dochodem z państwem. Bo ja nie będę płakał, jeżeli ktoś, nie wiem, jest multimilionerem i odda 50% swojego dochodu państwu, bo co najwyżej, co może się najgorszego stać, to nie będzie mógł sobie kupić kolejnego odrzutowca. Można się z tym zgadzać lub nie zgadzać, to już jest mniejsza o to, ale jak gdyby to istotnie nie wpłynie na jakość jego życia. Natomiast jeżeli my, mieszkając w Wielkiej Brytanii, jesteśmy przyzwyczajeni, że jak zarabiamy ponad 1000 funtów miesięcznie, załóżmy w postaci pensji, nawet te 1000 funtów, to my od tego z państwem, od tej kwoty się nie dzielimy żadnym kosztem. W Wielkiej Brytanii, oprócz tego, że jest wysoka kwota wolna od podatku, te 12,5 tysiąca, to mamy jeszcze ponad 8 tysięcy kwoty wolne od ZUS, co w Polsce w ogóle nie istnieje, tak? Także w Wielkiej Brytanii można osiągnąć dochód rzędu 60 tysięcy złotych i te 60 tysięcy złotych zostaje nam w kieszeni, tak?
w Polsce, żeby 60 tysięcy złotych zostało nam w kieszeni, to już musimy zarabiać dużo, dużo więcej, bo tych 60 tysięcy złotych, które zarobimy w UK, teraz państwo będzie od nas chciało kilkanaście tysięcy złotych mniej więcej. Jak policzymy sobie stopę opodatkowania w Polsce, minus te 3 tysiące złotych wolno od podatku. Czy zarabiając powiedzmy 5 tysięcy złotych w Polsce miesięcznie, mając jeszcze rodzinę, czy powinniśmy dzielić się jakąkolwiek kwotą swojego dochodu z państwem? Ja uważam, że absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy te pieniądze pozostaną nam w kieszeni, będziemy po prostu zamożniejszym społeczeństwem, więcej kapitału będzie spływać do nas od tak zwanej klasy średniej i ludzie po prostu będą mogli się bogacić i wchodzić szybko na drugą skalę podatkową. Obecnie większość mieszkańców Polski płaci podatki w pierwszej skali podatkowej, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, gdzie tutaj głównym dochodem państwa jest podatek dochodowy, bo zwyczajnie ludziom po prostu pozwala się na bogacenie się, dzięki temu właśnie, że mniej pieniędzy zabiera im się na starcze. I o to jest chyba cała walka, żeby ulżyć tym ludziom, którzy mają najmniej pieniędzy i tym ludziom jak gdyby pomóc się rozwinąć, bo gdy ich pieniądze pozostawimy im w kieszeni, wierzę w to, że będą po prostu mądrze je wydatkować, inwestować, kupować mieszkania i tak dalej, i tak dalej. W Wielkiej Brytanii, sam Radku dobrze wiesz, znamy wiele takich osób, które ileś tam lat temu, 5 czy więcej, miały historię taką, że pracowały w fabryce za tak zwaną minimalną płacę, a dzisiaj są właścicielami potężnego portfolio nieruchomości, gdzie w Polsce nie wyobrażam sobie, żeby przysłowiowa pani pracująca w Biedronce za minimalną kwotę w ciągu kilku lat mogła się tak wzbogacić, żeby kupić chociażby jedno mieszkanie na kredyt, tak? Więc jeżeli tak Jeżeli tak się będziemy urządzać swoje państwo, to naprawdę nikt nie będzie chciał mieszkać w Polsce, kto kiedykolwiek zetknął się z jakąkolwiek inną filozofią podejścia do podatków, chociażby taką, jaką obowiązuje właśnie w Wielkiej Brytanii. Więc o to się toczy bój, a nie o to, żeby ktoś kupował sobie kolejny odrzutowiec, bo ma, nie wiem, 50 domów i teraz jest wielka zazdrość, że jemu trzeba więcej pieniędzy zabrać. I czy przysłowiowy emigrant, który wrócił do Polski, pewnie już jest tak bogaty, że co on tutaj protestuje, że jeszcze będzie płacił jakieś podatki. To nie o to chodzi, chodzi o to, żeby po prostu tych ludzi, którzy wiele lat spędzili za granicą, zachęcić do tego powrotu, żeby oni tutaj inwestowali, tutaj kupowali różne aktywa, nieruchomości, domy i tak dalej. W momencie takiego przepisu ten kapitał po prostu ucieknie. A były takie czasy w naszej niedawnej historii, że dotacje unijne były mniejsze niż tak zwane dotacje w cudzysłowie, czyli te pieniądze, które spływały do Polski od imigrantów. Więc to jest bardzo ważny temat i ustawa, nad którą pracuje teraz wiceminister finansów, powinna być mocno przemyślana, zanim zostanie wdrożona w życie. Po drugie, nie może być tak w Polsce, że pewne rzeczy uchwala się w nocy, z dnia na dzień, i ludzie dowiadują się o tym na kilka miesięcy przed wejściem takiej ustawy w życie. Żadna poważna firma nie mogłaby zaplanować swojego biznesplanu w żadnym kraju, wiedząc, że państwo i rządzący są tak nieprzewidywalni, że mogą w ciągu w jeden moment po prostu wywrócić czyjeś życie i plany do góry nogami. To jest po prostu niepoważne. I brak mi po prostu na to wszystko słów. Także słuchajcie, rozwiązania. Rozwiązań niestety tutaj gotowych nie dostaniecie. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli chodzi o podatki, to musicie sobie uświadomić, że kwestie podatkowe to jest tak naprawdę walka między urzędnikami a różnymi doradcami podatkowymi, którzy po prostu szukają sposobów, żeby po prostu zgodnie z prawem stosować jakieś rozwiązania. Wiadomo, że jak szeroko spopularyzuje się jakieś rozwiązania, to pierwsza myśl urzędnika będzie taka, jak to wszystko zrobić, aby tą lukę zamknąć. Więc tutaj otwartym tekstem
wszystkich rozwiązań nie można podawać, chociażby z tego powodu. Natomiast chciałbym Wam pokazać, jak traktowana jest rezydencja podatkowa w Wielkiej Brytanii. I tutaj właśnie, Radku, jak wspomniałeś, posłuży nam filmik, który pokaże, w jaki sposób do kwestii rezydencji podatkowej pochodzi Wielka Brytania, jakie kryteria mają dla nich znaczenie, aby tą rezydencję określać. I tutaj wyraźnie pokazane będzie za chwilkę, że wcale nie trzeba spędzać w Wielkiej Brytanii 183 dni w roku, czyli pół roku, jeden dzień, aby być tam rezydentem podatkowym. Są inne sposoby na to, aby tą rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii, z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, utrzymać. Także jak Super. mógłbyś raz. Ja już to włączam. Ja jeszcze tylko dodam, Sebastian, do tego, co powiedziałeś, że niska kwota od podatków w Polsce nie wynika z niczego. Nie zakładajmy, że ludzie, którzy rządzą, są, nie wiem, głupsi od nas. Są mądrzy, są mądrzejsi od nas. Jest to po prostu celowe. Chodzi o to, żeby Polska była takimi himnami Europy, żeby nie wybiła się za bardzo. Mamy być po prostu poddostawcą gospodarki niemieckiej. No i wiadomo, jak robicie deal z kimś, to się na coś umawiacie i pewnie za 50 lat się dowiemy, że okej, okay, przyjęli nas do Unii, dali nam niskie kredyty, ale coś za coś, nie? I tego się dowiemy, nie? Można tak dzisiaj możemy przeczytać w książkach. Kto czytał książkę, na przykład Wojna o pieniądz, to dowiadujecie się dużo ciekawych informacji, z których się nie dowiecie na przykład, nie wiem, z telewizji, nie? To tak tylko abstrahując, dodając takie co nieco do tego, co powiedziałeś. I ja jeszcze tylko przypomnę o zabawie, bo tutaj niektórzy się pytali w komentarz. Tutaj jest link podany, więc zapraszam, wystarczy poszerować i wybrać sobie jedno z czterech szkoleń całkowicie za darmo i Sebastian jako mój gość po prostu kogoś wybierze. Szczegóły są na tej stronie, więc zachęcam. Ja już włączam ten filmik i tutaj Sebastian będziesz mówił. Sprowokowałeś mnie do jednego komentarza odnośnie tego, czy aby rzeczywiście politycy są mądrzejsi od nas i wiedzą, co robią. Powiem szczerze, akurat rządzący dzisiaj prezydent, miałem okazję rozmawiać z rządzącym dzisiaj prezydentem przez 1,5 godziny na te kwestie ekonomiczne 5 lat temu w Londynie. I powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że jednak w polskim parlamencie myślę, że dominuje grupa ludzi, którzy nie wyobrażają sobie życia poza etatem, którzy nigdy nie mieli własnej firmy i po prostu te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, po prostu zwyczajnie ich nie rozumieją, bo nie wiedzą, co to znaczy płacić podatki od działalności tak ryzykownej, jak prowadzenie własnego biznesu czy inwestycji. Więc jednak sądzę, że właśnie olbrzymia niekompetencja jest wśród klasy rządzącej, łącznie niestety w tym wypadku z głową państwa. Także nikt nie chce nikogo otwarcie tutaj atakować, bo nikt tutaj nie jest idealny, natomiast chciałbym, aby wkrótce politycy pochylili się nad tym, że jednak pewna wiedza finansowa jest im potrzebna, żeby uchwalać dobre prawo, bo ja wątpię, że ją posiadają. Więc takie książki polecamy, jak tutaj wspomniana Wojna o pieniądz, jak Spisek bogatych, jak Bogaty ojciec, biedny ojciec. I to powinny być lektury obowiązkowe, jeżeli ktoś się ubiega o stanowisko urzędnika państwowego, ponieważ jeżeli nie będzie miał odpowiedniego mindsetu, to po prostu nie będzie rozumiał tych postulatów i będzie uchwalał bardzo niekorzystne prawo. I mając nawet olbrzymie chęci poprawy jakości życia Polaków, wierząc w to, że będzie robił, żeby tutaj było jak najlepiej, to jednak uchwalając złe prawo, nawet mając jak najczystsze intencje, po prostu w tym kraju nigdy nie będzie tak, jak mogłoby być, gdyby podstawowe rzeczy zostały zmienione, bo my naprawdę nie chcemy wiele, po prostu wyższa, odpowiednia, godna kwota wolna od podatku, tak żeby ktoś, kto zarabia przynajmniej 3000 zł, nie był po prostu opodatkowany podatkiem dochodowym. To nie jest jakaś wysoka kwota, to jest taka kwota, jak to żyje w Polsce, gdzie po prostu 100 zł dziennie, że tak powiem, powinno być tax free, bez podatku. I to jest elementarna przyzwoitość, bo inaczej ci demokraci chrześcijańscy, którzy teraz nami rządzą, to tak naprawdę uprawiają komunizm kropiony wodą święconą. I to jest jeszcze gorsze niż po prostu komunizm, bo tam przynajmniej niczego nie kropiono wodą święconą, a tutaj Polacy w większości są związani
z określoną kulturą myśli politycznej i po prostu niestety wierzą w to, że ktoś chce dobrze tylko dlatego, że ma jakieś tam chrześcijańskie wartości. Tu nie ma żadnych chrześcijańskich wartości, jeżeli ktoś łupi po prostu człowieka, który zarabia 3000 zł miesięcznie i chce od niego jakiekolwiek pieniądze. To jest po prostu dla mnie zwykłe złodziejstwo, które nie ma porównania do żadnego kraju w Europie w tej chwili. Ale jacy wyborcy, tacy politycy, no ktoś na nich w końcu głosuje, są inne partie, można wybierać wśród innych i a weźmy pod uwagę, że połowa pewnie statystycznie rzecz ujmując naszych słuchaczy głosowała na PiS. No. Przejdźmy do prezentacji, żeby troszeczkę odskoczyć od tych spraw politycznych, bo to jest drażliwy temat i to można godzinami o tym. Zobaczmy, jak na Polskę, jak na rezydencję podatkową patrzy Wielka Brytania, bo jak wiemy w Polsce, aby zostać automatycznie rezydentem podatkowym, wystarczy tutaj spędzić 183 dni w roku. W Wielkiej Brytanii też wygląda to w ten sposób, że automatycznie nabywamy status rezydenta podatkowego w momencie, gdy spędzimy 183 dni w roku, ale jak wiecie, wiele Brytyjczyków, ponad 2 miliony, nie spędza tyle czasu w Wielkiej Brytanii, a i tak wielu z nich płaci podatki w UK. Jak to się dzieje, to właśnie proszę cię, Radku, puść ten filmik. Będziesz Idzie. Go zatrzymywał, a ja będę po prostu komentował, tak żeby nadążyć za tym, co się będzie działo na ekranie. To mam zatrzymać? Tak, to możesz zacząć puścić ten filmik. Mamy dzisiaj takie ubogacenie live'a. Tak, czy udało Ci się to otworzyć? Bo ja nie widzę, żeby cokolwiek się działo. Znaczy to u mnie działa, dałem pauzę i ja to widzę, ale nie, Ty chyba tego nie widzisz, tak? Ja widzę, tylko jakbyś mógł już otworzyć, bo widzę cały czas samolot. Jeszcze raz, bo nie rozumiem, Sebastian, w czym jest problem? Jakbyś mógł już puścić. Jakbyś mógł puścić, bo ja cały czas widzę stabilny jeden obrazek po prostu. Nie widzę, żeby cośkolwiek się działo. A jest opóźnienie pewnie, jak oglądasz na Facebooku czy coś takiego. Bo u mnie widzę, że leci. Aha, rozumiem. To rzeczywiście to troszeczkę utrudni mi zadania. Niestety. Więc filmik będzie sobie, a ja będę mówił sobie w takim razie z pamięci. Więc automatyczna rezydentura przysługuje wtedy, jak mówiłem, jak ktoś spędza w UK 183 dni w roku. Natomiast możemy spędzać dużo mniej czasu w Wielkiej Brytanii, być nadal traktowanym jako rezydenci podatkowi, w zależności od tego, ile mamy powiązań z Wielką Brytanią. Jakie to powiązania chodzi? Po pierwsze, musimy mieć tak zwane country tie, czyli powiązanie z Wielką Brytanią jako krajem. Co to znaczy? Znaczy to, że w ostatnich 3 latach podatkowych musieliśmy być tam rezydentem podatkowym. Jeżeli byśmy rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii, czyli przykładowo spędziliśmy 183 dni w roku w ostatnich 3 latach, to automatycznie spełniamy to kryterium pierwsze, że mamy powiązanie z Wielką Brytanią już z przeszłości. Kolejną sprawą, która będzie się liczyć, kolejnym powiązaniem, które jest brane pod uwagę, to jest tak zwany accommodation tie. I tutaj accommodation tie, to chodzi nam o to, że posiadamy miejsce, w którym możemy się zatrzymać na co najmniej 91 dni w roku. Czy faktycznie zobowiązuje nas to do tego, żeby być w danym miejscu 91 dni, żeby mieć ten accommodation tie, czyli to powiązanie z Wielką Brytanią? Nie. Wystarczy, że po prostu będziemy mieli tylko taką możliwość, a w tym miejscu spędzimy co najmniej jedną noc w roku tak naprawdę. Już mamy powiązanie, jeżeli chodzi o accommodation, czyli zakwaterowanie. No wiadomo, żeby mieć jakieś powiązanie z danym krajem, oczywistą kwestią jest, że musimy mieć jakiś okres czasu, możliwość zatrzymać się w danym miejscu, żeby w każdej chwili móc przyjechać i spędzić tam nawet te 3 miesiące w roku, czyli te 91 dni w tym wypadku. Jak to można zorganizować? No pierwsza kwestia jest taka, jeżeli tutaj wielu z nas pewnie
którzy znają też Radka i mnie, to są inwestorzy w branży nieruchomości, posiadają domy na wynajem. No niestety jest tak, że jeżeli ktoś ma licencję na wynajem na pokoje, czy ma kredyt inwestycyjny na nieruchomość, którą wynajmuje rodzinie, to oczywiście nie będzie miał tego powiązania dotyczącego możliwości spędzenia tam 91 dni w roku z prostej przyczyny, że umowa kredytowa po prostu uniemożliwia mieszkanie takiej osoby w nieruchomości inwestycyjnej, od której odprowadza tylko kredyt odsetkowy, nie spłacając w ogóle kapitału, prawda? Więc to jest ta kwestia, że tutaj musimy znaleźć inne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem może być cokolwiek, co po prostu daje nam adres, tak? Czyli sam kamper, że tak powiem, położony na środku, nie wiem, park home, nie załatwia o tyle sprawy, że po prostu nie mamy tam konkretnego adresu. No i w przypadkach tego typu rozwiązań te park home, przepraszam, ale teraz nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, po prostu takie w Anglii są popularne miejsca, gdzie można wynająć sobie domek i przez 11 miesięcy w roku często można tam po prostu mieszkać, natomiast na miesiąc trzeba się wyprowadzić i te domki dosyć są tanie, tylko ich wartość szybko spada, więc nie polecam też jako inwestycji. Więc najprostszym chyba rozwiązaniem jest to, żeby posiadać odpowiednio dużo kontaktów, gdzie jakiś nasz znajomy zagwarantuje nam, że faktycznie te 91 dni w roku u niego możemy spędzić i mamy to powiązanie już zaliczone do też rezydencji podatkowej. Trzecią kwestią, jaka jest brana pod uwagę, to jest family tie, czyli powiązanie, jeżeli chodzi o rodzinę. No tutaj domyślam się, że jeżeli oglądają nas rodzinę, to w większości nie o to im chodzi, żeby mieć rezydencję podatkową kosztem tego, że oni będą podróżować sobie po świecie, a ich rodzina będzie dla idei rezydencji podatkowej mieszkać na Wyspach Brytyjskich, tak? Więc tutaj się liczę z tym, że to kryterium nam odpadnie, to w bardzo wielu przypadkach, jeżeli mamy do czynienia z normalną rodziną, to po prostu to powiązanie nam, że tak powiem, nie zadziała, ale nie ma się co przejmować, bo z tych punktów, które na razie wymieniłem, żeby być rezydentem podatkowym nie na podstawie przebywania w Wielkiej Brytanii 183 dni, wystarczy de facto mieć trzy powiązania, jeżeli byliśmy związani z tym krajem przez trzy ostatnie lata. Czyli trzy punkty musimy spełnić. Czyli wydaje mi się, że pierwszy punkt, jeżeli byliśmy rezydentem podatkowym w ostatnich 3 latach, jest dosyć łatwy do osiągnięcia, jeżeli ktoś był rzeczywiście związany te kilka lat z Wielką Brytanią. Drugi punkt, że będzie miał tą możliwość 91 dni spędzić w określonej nieruchomości, przy czym de facto musi tam spędzić tylko jeden nocleg w ciągu roku. I trzecia sprawa, no to właśnie ta kwestia powiązania rodzinnego, które tutaj wątpię, żeby się powiodło. Natomiast co się liczy dalej? Jakie powiązania jeszcze mamy do wyboru, żeby osiągnąć rezydencję podatkową? No takie czwarte powiązanie, które liczy się tutaj w kryteriach do tak zwanego sufficient ties residence test, to jest kwestia pracy. Co to znaczy kwestia pracy? To znaczy, że musimy przepracować w Wielkiej Brytanii co najmniej 40 dni w roku podatkowym w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie. Taki jest wymóg, ponieważ jak zdajecie sobie sprawę, są takie zawody jak pilot, jak marynarz, gdzie jest normą, że te osoby często po prostu się przemieszczają i w jaki sposób urząd podatkowy w jednym czy drugim kraju musi określić w końcu, do którego kraju ten człowiek po prostu powinien odprowadzać swoje podatki. Więc w tym przypadku, jeżeli posiadamy własną firmę, a w Wielkiej Brytanii założenie tej firmy jest dosyć proste i w miarę tanie, wszystko da się zrobić tak naprawdę podstawowe formalności w ciągu 40 do 48 godzin roboczych, to wiadomo, że jesteśmy w stanie te 40 dni, 40, przepraszam, przez 40 dni w roku przepracować te 3 godziny dziennie. Zwłaszcza, że tutaj jak gdyby to się opiera też na naszej deklaracji i wiadomo, nikt ze stoperem nad nami
nie siedzi. Ostatnie powiązanie, które tutaj możemy jak gdyby brać pod uwagę przy rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii, to jest kwestia tak zwanego 90-day tie. 90-day tie oznacza, że żebyśmy mieli zakwalifikowane to powiązanie do rezydencji podatkowej, to musimy co drugi rok spędzić w Wielkiej Brytanii więcej niż 90 dni w roku. I wtedy mamy to piąte powiązanie. Czyli reasumując te wszystkie punkty, jeżeli zależy nam na tym, żeby jak najmniej czasu spędzić w Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony zależy nam na tym, żeby być tym rezydentem podatkowym, albo wręcz przeciwnie, z jakichś powodów znaleźliśmy sobie lepszy kraj do życia niż Wielka Brytania pod względem podatkowym i gospodarczym, osobistym i tak dalej, i turystycznym, i klimatycznym, no to oczywiście musimy się spilnować, żeby tych kryteriów nie spełniać. Więc my patrzymy to z perspektywy polskiej, gdzie przez lata było tak, przez 12 lat ostatnio, ja osobiście odbieram wiele telefonów od osób, które chciały zrobić wszystko, żeby rozliczać się w Wielkiej Brytanii, chociażby ze względu na kwotę wolną od podatku. Natomiast no, z różnych względów okazywało się, że oczywiście tych kryteriów do tego, aby tym rezydentem podatkowym być, często nie spełniali. Tutaj z perspektywy innych ciekawszych krajów na świecie, oczywiście są miejsca, gdzie się lepiej prowadzi biznes, nawet według organizacji OECD. Dania jest na przykład podobno lepszym krajem pod względem wolności gospodarczej. Tutaj się nie wypowiem autorytatywnie, bo nie wiem nic na ten temat, tylko znam te statystyki. No to można sobie wyobrazić, że oczywiście są też ludzie, którzy pilnują tego, aby tym rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii nie zostać. Więc to są te pięć kryteriów, które będą decydować o tym, czy będziesz rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, czy nie. Czyli podsumowując, punkt pierwszy, byłeś rezydentem przez ostatnie 3 lata, automatycznie najlepiej, czy miałeś te 183 dni w roku spędzone na terenie Wysp Brytyjskich. Nie byłeś tak zwanym świeżakiem, że tak powiem. Jeżeli byłeś natomiast świeżakiem, no to niestety musisz mieć cztery powiązania z Wielką Brytanią, żeby cię uznali za rezydenta podatkowego, czyli w tym przypadku no jednak liczyłoby się to, żeby mieć w Wielkiej Brytanii najbliższą rodzinę. Natomiast jeżeli jesteś taką osobą, która spędziła szmat życia w Wielkiej Brytanii, a myśli o tym, żeby teraz relokować się do jakichś ciekawszych miejsc na świecie, no to oczywiście wystarczy, że te trzy kryteria się spełnią. Czyli krótko mówiąc, pierwsze to powiązanie z krajem, drugie możliwość spędzenia 91 dni w roku podatkowym w określonej lokalizacji, która nie musi do nas koniecznie należeć. Trzecia rzecz, że przepracowaliśmy co najmniej 40 dni w roku w wymiarze 3 godzin na terenie Wielkiej Brytanii. Czwarta to jest kwestia tego, że mamy tam rodzinę. I piąta to jest ostatnia, to jest kwestia, że co drugi rok spędziliśmy co najmniej ponad 90 dni w roku w Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli zależy Ci na tym, żeby jak najmniej czasu spędzać w Wielkiej Brytanii, pozostając tam rezydentem podatkowym, to rozwiązanie brzmi tak, że w jednym roku spędzasz 46 dni w roku, a w drugim spędzasz 91 dni i zostajesz rezydentem. Natomiast tutaj, Radku, wiem, że reklamowałeś to spotkanie pod tytułem jak tutaj uciec od polskiego fiskusa, jeżeli jesteś gotowy spędzić te 91 dni w roku w Wielkiej Brytanii, w drugim roku jesteś gotowy spędzić te 46 dni i przepracować te 40 w wymiarze 3 godzin w tygodniu, 3 godzin, przepraszam, dziennie, no to czy to załatwi sprawę od polskiej strony, jeżeli w Polsce spędzisz więcej niż 183 dni? Oczywiście to nie załatwi, ponieważ w polskim prawodawstwie będzie uznane to, że jesteś polskim rezydentem podatkowym automatycznie ze względu na tak zwane centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych. I jak widzicie, w polskim prawie jest to tak wszystko uchwalone, że nie ma możliwości, żeby było to tak klarownie przedstawione jak przez brytyjski fiskus, gdzie tutaj widzicie nawet ilość dni i liczy się do tego, żeby określić,
czy ten podatek w tym kraju się tobie należy, czy nie, bo Centrum Interesów Osobistych to jest tak śliska sprawa do określenia, że tutaj za powiązania można uznać nawet to, że mamy jakieś hobby na terenie Polski i je regularnie uprawiamy, i to świadczy o tym, że to jest już nasze Centrum Interesów Osobistych. Jak jeszcze mamy na dodatek jakąś nieruchomość mieszkaną w Polsce położoną, mieszka tam nasza rodzina, to oczywiście tych powiązań jest już na tyle dużo, że urząd może sobie stwierdzić, że mimo że na przykład nie osiągamy na terenie Polski żadnych dochodów, nie prowadzimy żadnego biznesu, albo nawet nigdy nie prowadziliśmy, a posiadamy tam tylko po prostu domek wakacyjny, albo mieszka tam nasza rodzina i uprawiamy tam jakieś hobby, to może się okazać, że Polska stwierdzi, że jesteśmy, mimo że nie spędzamy 183 dni w roku w Polsce, to nadal będziemy traktowani jako rezydenci podatkowi polscy. Jest jeszcze taki przepis, że nawet jeżeli nie spędzasz w Polsce 183 dni w roku, ale spędzasz na przykład 91 dni w Wielkiej Brytanii w jednym roku, 46 dni w Wielkiej Brytanii w kolejnym roku i z punktu widzenia brytyjskiego urzędu jesteś tam rezydentem podatkowym, to Polska sobie mówi w ten sposób, że jeżeli w innym kraju nie spędziłeś więcej niż 6 miesięcy i jeden dzień, to nadal może być to uznane, że jesteś rezydentem podatkowym w Polsce ze względu na co? Na pochodzenie. Czyli wyobraźcie sobie, że ktoś ma podwójne obywatelstwo. Ja zresztą mam podwójne obywatelstwo i polskie, i brytyjskie. I teraz to też jest jeden z kryteriów zresztą określania tego, gdzie się powinno płacić podatki, jak już wszystkie inne rzeczy zawodzą. To tutaj nas już jak gdyby nie chroni samo obywatelstwo, bo liczy się pochodzenie. Tak, to, że ktoś nabył drogą naturalizacji, przykładowo paszport brytyjski, nie oznacza, że nie jest pochodzenia Polakiem, prawda? To jest tylko kwestia obywatelstwa, no chyba, że jeszcze się zrzeknie polskiego obywatelstwa, ale to nie zmieni faktu, że urodził się na terenie Polski, w polskim szpitalu, tylko jest po prostu obywatelem Wielkiej Brytanii. Więc tutaj to polskie prawo nie daje nam tak naprawdę wielu rozwiązań. Jest to sprawa tak skomplikowana, że ja rozmawiałam z różnymi doradcami podatkowymi w Polsce na ten temat, żeby rozwiązywać sprawy swoich klientów i w zasadzie można było usłyszeć od każdego prawie że coś innego, albo te interpretacje po prostu za mnie się wykluczały. Natomiast jak sięgaliśmy po interpretacje urzędów, to też w sumie urzędnicy nie byli pewni do końca, co powinni zrobić, bo nie ma po prostu takich jasnych kryteriów, nie ma tabelki, która mówi, że słuchaj, przepracowałeś w Polsce 40 dni w roku, masz tutaj nieruchomość i należysz do, nie wiem, klubu golfowego, masz tutaj rodzinę i tak dalej, masz tutaj nieruchomość, w której spędziłeś 90 dni, no to jesteś rezydentem. W Polsce po prostu nie ma takiej linijki, że tak powiem, pod którą to wszystko da się podciągnąć. I co ciekawe, jak ja szukałem informacji na temat tej ustawy, która ma być przeforsowana być może jeszcze w tym miesiącu i wejść w życie już 1 stycznia, to wyobraźcie sobie, że o ile w Wielkiej Brytanii ja wiem, na którą stronę wejść, prawda, gov.uk, żeby się dowiedzieć wiarygodnych informacji, tak w polskim internecie to w zasadzie pozostaje ci tylko lektura różnych sensacyjnych artykułów na ten temat, gdzie tak naprawdę możliwość weryfikacji, na ile coś jest prawdziwe czy nie, jest równe zero, tak? Bo to nie jest strona rządowa. Rząd jakoś nie komunikuje się z nami w jasny sposób przez jakieś określone forum, informując nas, jakie są plany, tylko my musimy to wydobywać, te informacje z dziesiątek różnych artykułów, w których dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy. Więc to jest kolejna kwestia, która jest po prostu wkurzająca, że w tak poważnych sprawach nawet nie możemy mieć pewnej informacji, jak mamy się zachować, bo przecież nie każdy ma telefon do wiceministra finansów i siedzi w jego głowie, wiedząc, co tak naprawdę zostanie tak naprawdę uchwalone. I pewnie uchwalone to będzie w środku nocy, gdzie wszyscy będą
spać i tak naprawdę zanim ta informacja do nas trafi, to trafi rykoszetem gdzieś pewnie z jakiejś prasy albo od kolegi, który może nie usłyszał wszystkiego właściwie. Więc to jest kolejna kwestia, że w tej chwili się opieramy praktycznie na plotkach, czyli na informacjach wziętych z prasy i potwierdzeniem tego jest, że ta ustawa jest jak gdyby opracowywana przez wiceministra finansów. I to jest wszystko, co tak naprawdę wiemy o tym, co ma się stać. Także tak wygląda właśnie ustawodawstwo i to jest ten argument, dlaczego trudno po prostu wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie w naszym kraju, gdzie to życie podatkowo-prawne jest nawet skomplikowane dla doradców podatkowych, a co dopiero jak ma ono wyglądać dla tak zwanego szarego obywatela. No niestety, to można książki o tym pisać. To jest jak porównanie Mercedesa do malucha i to każdy, kto mieszkał w dwóch krajach, mam na myśli Polskę i Anglię, to wie o tym. Tutaj nie ma co na tym gdybać. Dzięki Sebastian za takie fajne wprowadzenie do tematu. Mamy kilka pytań. Tutaj Paweł pyta się, czy obywatelstwo brytyjskie wpływa na powiązanie podatkowe? Tak, obywatelstwo brytyjskie jak najbardziej polecałbym ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie. Żeby być obywatelem Wielkiej Brytanii, trzeba spełnić szereg kryteriów. Trzeba być niekaranym, trzeba mieć nieposzlakowaną opinię, trzeba spędzić tam 5 lat życia plus 1 rok. Musimy czekać na przyznanie najpierw rezydencji, ale nie rezydencji podatkowej, tylko rezydentury. Ze względu na ilość spędzonych dni i w ostatnim roku, gdy się o ten paszport ubiegamy, najlepiej jest, jak nie wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w roku podatkowym. Bywają pewnie odstępstwa od tej reguły, bo ja sam wśród znajomych mam takich ludzi, których rzadko widzę w Wielkiej Brytanii, bo na przykład handlują ropą na całym świecie i po prostu, mimo że pracują dla angielskiej spółki, mają tam nieruchomości i powiązania tylko z Wielką Brytanią, to jednak często się przemieszczają. No ale to obywatelstwo brytyjskie jest kolejnym argumentem, jak gdyby dowodzącym, że nasze powiązanie z Wielką Brytanią jest jednak dosyć silne. I tak jak wspomniałem, w polskim prawodawstwie jest taka zasada, że jeżeli już naprawdę wszystkie inne kryteria będzie ciężko określić, to na przykład możemy mieć nieruchomość mieszkalną w Wielkiej Brytanii, w Polsce, możemy mieć, czy należy do organizacji jakiejś w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Możemy z rodziną być tu i tu. Możemy pracować tylko na terenie Wielkiej Brytanii i nie osiągać żadnych dochodów w Polsce, albo główne dochody osiągać na terenie Wielkiej Brytanii. To oczywiście obywatelstwo jest tym kolejnym kryterium. Przy czym urzędnik w Polsce może określić, że okej, mamy podwójne obywatelstwo, ale jednak pochodzimy z Polski. Urodziliśmy się tutaj w Polsce i nie musi to być po prostu czynnik decydujący. Ale na pewno moja odpowiedź jest na pytanie: wszyscy róbmy obywatelstwo brytyjskie, jeżeli tylko masz taką formalną możliwość, bo to jest jedno z tych kryteriów, które będzie decydowało potem o wielu sprawach. Mimo że polski paszport tak naprawdę uprawnia się do wjazdu obecnie do większej ilości krajów niż brytyjski, to jednak warto mieć ten paszport brytyjski. Ze względu właśnie chociażby też podatkowych, bo to też jest wymienione jako jeden z argumentów przy decyzji państw odnośnie takich podatników, którzy mają bardziej skomplikowaną sytuację podatkowo-prawną. Ja tu dodam jeszcze, że idzie Brexit, więc to już będzie całkiem inna sytuacja. Jak ktoś wyjedzie, może stracić ten status osiedleńczy po 5 latach, więc paszport na pewno będzie pomocny. Tu jeszcze takie organizacyjne pytanie, prośba do wszystkich, bo widzę, że nas ogląda 65 osób, a mamy tylko 31 łapek do góry, więc może doszedłeś, czy dołączyłeś do tego live'a trochę później, więc ja bym taką miał prośbę do wszystkich. Dajcie łapkę do góry, żeby nasz Facebook nie zakopał, bo mówimy naprawdę ważne tematy. Tym bardziej, że uświadamiamy ludzi w pewnych kwestiach. Więc ja tu czekam, aż troszeczkę podskoczy nam troszeczkę tych łapek do góry. Kto jeszcze nie dał, to. Są bardziej emocjonujące tematy. Sławomir Mentzen ostatnio pewnie krążył po internecie, jak mówił o Żydach i innych takich kwestiach.
I on bardzo ten filmik, wycinek został pokazany w internecie. Cieszył się olbrzymią popularnością, bo był bulwersujący. Ja sam jak zobaczyłem ten filmik, to byłem troszeczkę zbulwersowany, ale gdybym nie znał Sławomira Mentzena, to bym pewnie poprzestał na tym. Ja zobaczyłem potem cały wykład, gdzie świetnie Sławomir Mentzen opowiadał, jak należy uprawiać politykę i jak ludzi po prostu interesować danymi rzeczami. Trzeba po prostu mówić rzeczy kontrowersyjne, natomiast merytoryczne kwestie dotyczące chociażby spraw podatkowych naprawdę tak ekscytujące nie są. Także Radku, też zdawaj sobie z tego sprawę, to jest niedziela wieczór, a my nie mówimy o gazowaniu ludzi albo jakichś innych emocjonujących sprawach, które by mogły na tyle zbulwersować i zaciekawić ludzi, że byłoby to wiralem, że tak powiem, tak jak materiał Sławomira Mentzena o Żydach i innych takich No kwestiach. niestety nie liczę na to, że będzie nas oglądać, wiesz, więcej jak 100 osób, ale źle, tragedii nie ma, Sebastian, bo ogląda nas 70 osób i odkąd jak poprosiłem o łapkę do góry, ponad 10 osób nas usłyszało, więc dziękuję tym osobom. Ja widzę, kto daje łapkę do góry i kto daje łapkę w dół, żeby nie było. I potem mam kolejne jeszcze pytanie, bo tu Tom tam Powstrzymam, zadał, ma problem z żoną. Już czytam pytanie, bo ja nie wiem, czy widzisz, czy jeśli moja żona jest zameldowana u jej mamy w domu, ale mieszka w UK z rodzinami, pracuje już ponad 5 lat, to czy będziemy musieli płacić jakieś podatki w Polsce? i mieszka na terenie Wielkiej Brytanii Tak. normalnie, tylko tak. Jest Więc tutaj zameldowana w Polsce chciałbym pewnie. obalić ten sensacyjny mit, na którym żerują niestety niektóre media, żeby podkręcić emocje Polaków, bo nie oszukujmy się, że niewiele osób ma taką możliwość, żeby spędzać swój czas w kilku krajach w ciągu roku, bo ogranicza ich po prostu praca na etacie, gdzie ten urlop powiedzmy wynosi niecały miesiąc czasu. I wtedy ewentualnie mogą sobie pozwolić na tą swobodę przemieszczania się. Natomiast w takich klasycznych przypadkach, właśnie o jakich mówimy, że ktoś ma normalną pracę na etacie, pracuje po prostu w Wielkiej Brytanii i ma nawet nieruchomość w Polsce, jest tam zameldowany i tak dalej, i tak dalej, to nie będzie go to interesowało, ta ustawa, która zostanie wprowadzona, bo ona dotyczy tylko i wyłącznie takich przypadków, w których ktoś po prostu ma bardziej niekonwencjonalną sytuację, czyli spędza w Polsce po prostu dużo więcej czasu niż po prostu typowe wakacje. Więc ta ustawa wbrew pozorom nie uderzy aż w milion Polaków, które powiedzmy mieszka na terenie Wielkiej Brytanii, tylko w nieliczną grupę, która ma bardziej niekonwencjonalną sytuację i może sobie pozwolić, żeby wykonywać swoją pracę tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, a gdy chce płacić podatki po prostu w tym systemie brytyjskim. I tutaj o to się nie ma, także nikogo nie musisz wymordowywać z Polski i Polska się tobą tak jak dotychczas nie interesowała, nadal nie będzie interesować, aczkolwiek zawsze warto mieć interpretację Ministerstwa Finansów. Ja, zanim została wprowadzona ulga abolicyjna, i przyjechałem do Wielkiej Brytanii, wystąpiłem o interpretację do Ministerstwa Finansów swojej sytuacji i uzyskałem na piśmie potwierdzenie od Ministerstwa Finansów, że nie będę w Polsce płacił żadnych podatków, ponieważ właśnie miałem taką sytuację, o jakiej mówisz, że po prostu wykonywałem swoją aktywność na terenie Wielkiej Brytanii i nie chciałem być po prostu podwójnie opodatkowany, bo uważałem, że Polsce ten podatek się nie należy, bo Polska de facto nic mi tutaj nie wniosła, jeżeli chodzi o moje finanse do życia, tak? Sfinansowała może moją edukację. No, za to bym był wdzięczny, gdyby to była edukacja bardziej przydatna do codzienności. Także też nie wiem, Idziemy czy dalej, mogła to. Sebastian, bo już przekraczamy czas, nie? Bo normalnie już powinniśmy skończyć, ale temat jest bardzo interesujący, podatki, wiadomo, bo Aleksandra jeszcze pyta w Anglii, pytała się o ten adres, czy można założyć taki adres korespondencyjny, coś w formie skrzynki pocztowej. No to raczej nie, no to chodzi o to, żeby mieć Tak, możliwość zamieszkania. można założyć sobie wirtualne biuro i to jest bardzo przydatne, jak się prowadzi biznes dla względów takich administracyjnych, bo wtedy skanują nam korespondencję, mamy całą tą historię korespondencji. Natomiast jeżeli myślisz, że to jest twoje powiązanie z Wielką Brytanią, to zupełnie nie, ponieważ
jeżeli chodzi o zakwaterowanie, to musi to być miejsce, w którym ty fizycznie możesz spędzić 91 dni w roku i przynajmniej jedną noc fizycznie rzeczywiście będziesz w tej lokalizacji. Także wirtualne biuro, jak wiecie, to jest takie miejsce, gdzie można się umówić ewentualnie na 2 godziny z klientem, żeby mu zaimponować, że mamy adres w centrum Londynu, za który płacimy tam, nie wiem, 10 funtów miesięcznie albo i mniej. Natomiast nie jest to miejsce, które w jakiś sposób nas wiąże z Wielką Brytanią prywatnie. To jest po prostu tylko jak gdyby techniczna sprawa. Także bardziej postaraj się tutaj o to, żeby mieć na tyle dobrych znajomych, którzy zawsze w każdej chwili są w stanie ugościć ciebie na 3 miesiące w roku i fizycznie mają to możliwość, że rzeczywiście to miejsce na ciebie będzie czekać i odwiedzić ich czasem i po prostu spędzić tam parę noclegów, żeby, a przynajmniej jeden, żeby to accommodation tie, czyli to powiązanie mieć, tak? Także Mamy tak kolejne prosto to. pytanie, bardzo ciekawe, Sebastian, że tak ci wejdę, żeby czas nas goni. Tutaj mam Artura, ostatnio chyba z nim w Oxfordzie rozmawiałem i on jest przykładem właśnie, że za dużo telewizji ogląda. Artur, wyłącz TV, bo tutaj pisze, czy ta planowana ustawa nie dotyczy głównie firm zarejestrowanych za granicą, a działających w Polsce, aniżeli osób pracujących na tak zwanych saksach, nie? I to, co ty wcześniej opowiadałeś, Sebastian, że ten problem, nie, likwidacji tej ulgi abolicyjnej będzie dotyczył małej ilości ludzi, a ja też już widziałem w wiadomościach, że jest takie podejście budowania, że to nie dotyczy ludzi normalnych, takich pracujących na saksach, wręcz przeciwnie, właśnie oni wszyscy dostaną po tyłkach, bo taka jest prawda, że ktoś pojedzie do Niemiec, do Polski, znaczy do Niemiec, Anglii czy gdzieś tam Francji, będzie pracował za granicą, ale nie będzie mógł skorzystać z tej wolnej kwoty od podatku, nie? Będzie musiał cały podatek zapłacić w Polsce. No, firma sobie poradzi, ma prawników od tego i sobie poradzą, nie? Ma osoby takie prywatne niestety sobie nie poradzą. Czy się zgadza ze mną, Sebastian? Tak, słuchajcie, to jest tak jak z koronawirusem. Temat jest gorący, ponieważ wszyscy starają się nas przekonać, że ten temat nas dotyczy, tak? Wiadomo, że wystarczy tam, że ktoś, jeżeli się boi, nosi maseczkę i nie musi namawiać wszystkich dookoła, żeby robił to samo, bo on chroni w tym momencie i powinien chronić tylko siebie, jeżeli tak uważa. Natomiast to nie miałoby takiego sensacyjnego wymiaru, gdyby narracja nie była prowadzona w ten sposób, że dotyczy sprawa wszystkich. Także tutaj to jest podobnie, po prostu buduje się pewną dramaturgię, żeby przekonać do tego, że również do twojej kieszeni zajrzy rząd i wiadomo, że to jest jeszcze element też walki politycznej pomiędzy różnymi ugrupowaniami, które w Polsce funkcjonują, żeby po prostu odebrać popularność. Zresztą popularność rządu za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, jest bardzo niska w ostatnich wyborach, także myślę, że tam już tak nadzieja w imigrantach. Ja myślę, że Polacy, tak, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, zobaczyli, że świat może inaczej wyglądać, że prawo może inaczej wyglądać, że można zarabiać normalne pieniądze i urzędnik nie jest takim, jakby to powiedzieć, przeciwnością losu, tylko kimś, kto pomaga i dlatego głosują troszeczkę inaczej niż Polacy w Polsce, nie? Ale mam jeszcze dwa pytania związane z emeryturą, to rzucę na szybko, bo to chyba już dwa ostatnie. Czy emerytura z UK będzie opodatkowana w Polsce, jak będzie się mieszkać w Polsce? To jest pytanie do Wydziału w Warszawie, gdzie po prostu będzie wydawana emerytura międzynarodowa. Polskie przepisy mówią o tym, że emerytura w Polsce jest oczywiście opodatkowana. Nie sądzę, żeby było inaczej w przypadku emerytury zagranicznej. W tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć, bo ostatnio miałem taki case. Wiem, że jeżeli było na odwrót, że ktoś mieszkał w Wielkiej Brytanii, no to oczywiście ta emerytura tam nie jest opodatkowana. Natomiast jakby było na odwrót, to sądzę, że trzeba się liczyć, że jeszcze część tych pieniędzy pójdzie na podatki, więc w momencie, gdy ktoś osiągnie emeryturę z Wielkiej Brytanii, no będzie musiał się podzielić z państwem, tylko pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii ta emerytura jest obywatelska, czyli jeżeli ktoś przepracował 35 lat pełne w Wielkiej Brytanii, ma zakwalifikowanych do emerytury, to jego emerytura de facto będzie wynosić tylko 160 parę funtów tygodniowo. Także jeżeli ktoś przepracował, nie wiem, 10 lat na przykład, tak, no to ta kwota będzie proporcjonalnie niższa, będzie wynosiła kilkadziesiąt funtów. Więc niestety nawet od tej żałosnej emerytury w Wielkiej Brytanii
Polska już będzie prawdopodobnie pobierała ten podatek, bo tak robi w stosunku do emerytury, która została wypracowana w Polsce, więc nie widzę tutaj jakiejś filozofii, żeby miała być jakaś ulga specjalna wobec dochodów osiąganych z emerytury zagranicznej. Tutaj jeszcze ktoś się pyta, Bogumiła, otrzymuje emeryturę w Polsce, pracuje ponad 183 dni w UK, jest zameldowana w Polsce, ma tam dwa mieszkania, czy w Polsce ma płacić podatki? Chodzi o dochody osiągane w Polsce, to dotychczas było tak, że po prostu dochody osiągane w Polsce były podatkowane w Polsce, jeżeli chodzi na przykład o nieruchomości, a dochody osiągane w Wielkiej Brytanii i w UK. Także na pewno nie grozi ci to, że twoja praca wykonywana, najemna, jak rozumiem, wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii, będzie opodatkowana w Polsce. No nie ma takiej opcji, zresztą gdyby to takie pomysły miał rząd, to sądzę, że pierwszą rzeczą, którą by każdy rozsądny człowiek zrobił, który nie ma zamiaru do Polski wracać, po prostu by się wyzbył wszystkiego, co tylko można, żeby tych podatków nie płacić. Także myślę, że rząd też sobie z tego zdaje sprawę, że po prostu to też nie będzie takie proste do wyegzekwowania w niektórych przypadkach, bo po prostu ludzie by się wtedy zbuntowali i pozbyli wielu rzeczy, które mają w Polsce, jeżeli pracują i wykonują pracę najemną na terenie Wielkiej Brytanii. Także to jest widać właśnie ta sensacyjna informacja, którą niektóre media grzeją, że uważaj, bo rząd sięga po twoje pieniądze. Ale jest to zasługa tego, że rząd nie umie się komunikować i to nie mówię konkretnie o tym czy innym rządzie, po prostu w Polsce nie ma pewnych procedur, nie ma zwykłej, porządnej strony internetowej, gdzie będzie po prostu prostym językiem dla przeciętnego obywatela napisane, co go czeka i kiedy i jak to tak naprawdę wygląda na dzień dzisiejszy. Nie jest to odświeżane, że tak powiem, nie ma update'ów, więc stąd trudno się dziwić, że są takie pytania tego typu. Na razie kończymy odpowiadanie na pytania. Jakby ktoś chciał, to zapraszam do Sebastiana na konsultację, jeżeli byłby zainteresowany. Ja wrzucam teraz linka, żeby się skontaktować z Sebastianem, czy to w kwestii tam podatków, czy w czego innego można tam. Mam nadzieję, że się Sebastian nie obrazi. Oczywiście wiadomo, że to już nie będzie pro bono. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Robiłem miesiąc temu live'a, który miał być planowany co tydzień, ale była taka duża ilość telefonów i kontaktów, że stwierdziłem, że chyba raz na 2 miesiące będę robił taki materiał. No ale minął teraz miesiąc, także myślę, że przeżyję. Jak będą to ciekawe pytania od inwestorów i jakieś propozycje ciekawej współpracy, kupowania karawana, podróży dookoła świata lub kupowania jakichś apartamentów w różnych krajach, żeby tą rezydencję mieć podwójną i potrójną, to bardzo chętnie na każdy taki telefon i wiadomość odpowiem. Dobra, Sebastian, teraz wylosujemy kogoś, to wracamy do zabawy, bo to trzeba zrobić live, trzeba kogoś wylosować. Ja już patrzę na komentarze, czy ktoś tutaj się zgłosił. Jeżeli macie pytania, to piszcie i w wolnej chwili być może ktoś odpowie. I ja już tu patrzę, kto tu wziął udział w live'ie. Ewentualnie możecie teraz pisać. Trzeba, bo tutaj widzę, mam Łukasz. Zabawa, szkolenie poszerowa. W jaki sposób znaleźć okazję inwestycyjną? Bardzo fajny, 4-godzinny webinar. I po prostu Łukasz chce płacić niższe podatki. Spędza ponad 183 dni poza granicami Polski. Czyli merytoryczna odpowiedź. Idziemy dalej. Czy ktoś jeszcze się tu zgłosił? Anita wybrała sobie, w jaki sposób znaleźć okazję inwestycyjną, ponieważ była pierwsza. No, bardzo dobra odpowiedź, uważam. Znalazłem dwie osoby, co wzięły udział w zabawie. Musisz kogoś tutaj, Sebastian, wybrać. Słuchajcie, ja powiem wam tak. Jak mówi pewien człowiek w Polsce, biznes lubi prędkość i jeżeli chodzi o okazje inwestycyjne, to jest tak, jak tutaj dokładnie pisała Anita, liczy się niestety nie kto był najlepszy, tylko kto był pierwszy. Zgadzam się. Zdecydowanie po prostu Anita znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie i tak właśnie wygląda ten świat, że trzeba podejmować szybkie decyzje, a jednocześnie... Bastian, tutaj widzę, że odzywa się jeszcze Aleksandra. Jest troszeczkę tak? Szybciej, bo widzę, że komentarz jest bliżej.
Dałam łapkę, live poszerowała i z chęcią na szkolenie zaawansowane, ale niestety, Aleksandro, nie wiem, czy byłaś na tej stronie Sala Consulting UK, zabawa, że tam nie ma do wyboru tego szkolenia, tylko były po prostu cztery płatne webinary, kupno domu w Hiszpanii, darmowe wakacje, w jaki sposób znaleźć okazję inwestycyjną lub jak rozpocząć inwestowanie w nieruchomości, a niestety inwestowanie w UK, poziom zaawansowany, no to już tylko, którzy poważnie o tym myślą i są gotowi zainwestować pieniądze w szkolenie, więc nie mogę tego zaliczyć. Wybrałaś po prostu ale zły... Mam dla Aleksandry, mam nagrodę pocieszenia dla Aleksandry, super. Jeżeli jesteś poważną osobą i zdeterminowaną, to mogę ci udostępnić kontakt do osoby, która gwarantuje kredyty na 100% w Hiszpanii. Zobaczymy to na moim przykładzie, jak to przejdzie ta sprawa, natomiast niczym nie ryzykujesz, jeżeli jesteś gotowa inwestować, nie ma zbyt dużo kapitału. Te kredyty na 100% myślę, że jest to świetny produkt, który warto przetestować. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to, no to okaże się, że doradca po prostu prowadzi mnie w błąd, ale to też nic nie będzie kosztować, więc możesz spróbować skorzystać z tej możliwości. Jeżeli tylko interesuje Ci Hiszpania i inwestowanie w nieruchomości, to po prostu ja mogę Ci podesłać kontakt i spróbujesz swoich sił w tej kwestii i wrócisz do Radka i powiesz, słuchaj, no jestem konkretna, zobacz, tutaj po Twoim materiale mam już pierwszy dom kupiony z użyciem dźwigni 100% kredytu. Super, więc Aleksandro, zapraszam do Sebastiana, a Ania, zapraszam do mnie, jeżeli nie masz jeszcze konta, to sobie załóż, napisz do mnie na Facebooku, ja Ci wyślę i podaj mi tylko później maila i ja Ci udostępnię to szkolenie. Okej, okay. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, ja przede wszystkim dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję za łapki, poszerowanie. Statystyki pokazują, że jest 53 osoby dały łapkę lub serduszko, więc dziękuję wszystkim. Dziękuję przede wszystkim Sebastianowi, że się przygotował. Zrobił tu porządną prezentację. No mieliśmy problemy na początku, ale no zdarzają się niestety. Więc Sebastian, jakieś końcowe słowo dla naszych gości, słuchaczy? Końcowe słowo. Słuchajcie, na pewno jeżeli chodzi o kwestię powrotu do Polski, jest to temat bardzo sentymentalny dla wielu naszych słuchaczy na pewno. Natomiast musimy się kierować też zdrowym rozsądkiem. Jeżeli zamierzacie relokować się, spędziliście mnóstwo czasu w Wielkiej Brytanii albo w dodatku jeszcze macie rodzinę, nie można się tutaj kierować naprawdę tylko i wyłącznie sercem w podejmowaniu tej decyzji, ponieważ możecie grubo się rozczarować, że ten świat tutaj w Polsce wygląda zupełnie inaczej. Musicie się dobrze na to przygotować. Moją osobistą radą byłoby to, abyście pomyśleli najpierw, aby zapracować na pasywne dochody w Wielkiej Brytanii na tyle wysokie, że nawet powrót do Polski i płacenie tam podatków nie znacząco nie wpłynie na obniżenie waszej stopy życia. I dopiero wtedy, jak osiągniecie ten cel, myślcie o tym, aby wracać ze swoimi rodzinami czy wyjeżdżać do innych krajów, jak osiągniecie pewne cele w miejscu, w którym dzisiaj jesteście. Nie żyjcie marzeniami, tylko trzymajcie się tego, co dzisiaj macie. Macie wokół siebie w Wielkiej Brytanii fantastyczne osoby, które zaczynały od kilkuset funtów budżetu i zbudowały olbrzymie portfolio nieruchomości i duże dochody pasywne i jesteście tacy sami jak oni, tylko obudźcie w sobie, że tak powiem, olbrzyma, zaczynajcie się edukować, szkolić i zdobywać wiedzę, aby po prostu dojść do takiego poziomu, że słowo podatki nie będzie Was przerażać, bo będziecie mieli wystarczająco duże dochody, żeby po prostu dzielić się nawet z tak łakomym państwem jak Polska swoim portfelem. Dada, super, to dziękuję. Ja dodam, że to słowo klucz dochody pasywne, ja się tym już długo interesuję, wrzuciłem Wam linka, zapraszam. Mam nadzieję, że w tym roku przekroczę kolejne zero w dochodach pasywnych. Są możliwości, oczywiście zasada jest taka, im więcej płacicie podatków, to znaczy, że coraz więcej zarabiacie. Proste. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jest tutaj kontakt do Sebastiana. Ja już dziękuję
I widzimy się pewnie za tydzień czy lub za dwa tygodnie i będzie kolejny ciekawy live. Więc cześć. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam. Trzymajcie się słodkich snów. I dobranoc, życzę można rzec. Dobranoc. Trzymajcie się. Witam ponownie. Mam nadzieję, że live z Sebastianem przypadł Tobie do gustu. Mówiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy. Sam osobiście dowiedziałem się bardzo dużo nowości, tym bardziej, że przed live'em chyba z półtorej godziny na telefonie byłem z Sebastianem, więc zdradził mi kilka takich fajnych rzeczy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię do konsultacji z Sebastianem. Oczywiście jeszcze tutaj wyjaśnię jedną rzecz, że ta zabawa dotyczyła tylko i wyłącznie osób, które były na live'ie, więc ona już jest nieaktualna. Staram się po prostu, żeby podczas live'u dać też jakąś taką atrakcję dla ludzi, bo jednak poświęcają swój czas, zamiast obejrzeć jakiś ulubiony serial na Netflixie, to spędzają go podczas live'u ze mną, to więc to jest takie w podzięce też dla tych osób. Więc jeśli chcesz brać udział w tego typu zabawach, to zapraszam w przyszłości na live'a. Jeszcze mam jedną małą prośbę do Ciebie, poszeruj to nagranie, bo jest naprawdę interesujące, daj łapkę do góry, napisz komentarz, co myślisz o nowej reformie podatkowej obecnej partii rządzącej, czyli PiS, czy uważasz, że to jest dobre, czy złe, bo to wiadomo, to jest kwestia troszeczkę sporna, ludzie mogą mieć różne do tego podejście, ja osobiście uważam, że ludzi przedsiębiorczych nie powinno się karać podatkiem. Są inne metody opodatkowania. Oczywiście rządy to wprowadzają, tylko z jakiegoś powodu wprowadzają tego wszystkiego za dużo. I niektórzy po prostu będą starać się uciekać, czy unikać tych podatków. Więc jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, jeżeli dotarłeś do końca. Linki będą pod spodem, pod tym filmem i zapraszam również do subskrypcji, jeżeli w przyszłości chciałbyś usłyszeć coś podobnego. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!